Telewizja Republika, wolny głos, Michał Rachoń, witam Państwa serdecznie. Dziś w programie połączymy się z Witoldem Gadowskim, który jest w okolicach Suruc, miejsca, w którym miał miejsce dziś zamach, w którym zginęło około 20 osób, prawie setka jest ranna. To za chwilę Witold Gadowski. Później dr Zbigniew Kwiecień z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiamy o otwarciu ambasad Kuby w Stanach i amerykańskiej na Kubie. Marek Jurek z Prawicy Rzeczpospolitej, z Koalicji Prawicowej, a z drugiej strony Jan Rulewski, Platforma Obywatelska. To politycy w naszym studio. W politycznym podsumowaniu dnia Marek Król w sieci Super Express, Piotr Pałka, Rebelia.pl o 19.05, jak codziennie Blogosfera. Zaczynamy. Zaczniemy. Witold Gadowski w połączeniu telefonicznym. Suruc, byliście tam kilka godzin przed tym dramatycznym atakiem, przed zamachem terrorystycznym. Co się wydarzyło? Tak, byliśmy w punktach kultury, gdzie nas pokazaliśmy. Wszystko było spokojnie, nic nie zaporowało. Obawiam się, że to połączenie się nie uda, zbyt słaby zasięg telefonu komórkowego. Witold Gadowski jest w drodze. Jeśli coś się zmieni, jeśli to połączenie będzie mogło być lepsze, to jeszcze w trakcie wolnych głosów postaramy połączyć się po raz kolejny. Przypomnijmy, ponad 20 osób zginęło w trakcie konferencji prasowej w miejscowości Suruc, gdzie trwała konferencja i spotkanie na temat tego, w jaki sposób odbudować ze zniszczeń wojennych pobliskie Kobane. Kilka godzin przed tym zamachem na miejscu byli dziennikarze z Polski, między innymi Witold Gadowski. To jest nagranie pokazujące sam moment tego tragicznego w skutkach zamachu. Wszystko wskazuje na to, że był to zamach samobójczy. Grupa młodych ludzi spotykała się. Dramatyczne zdjęcia z samego momentu, w sieci również dostępne dramatyczne zdjęcia po tym zamachu. Witold Gadowski kilka godzin wcześniej był na miejscu. Spróbujemy się jeszcze połączyć się w studio. Dr Zbigniew Kwiecień, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do tego, co jest powodem naszego spotkania, czyli nawiązanie ponowne stosunków dyplomatycznych na tym poziomie ambasad i ambasadorów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kubą. ISIS to jest też bardzo poważny problem dla Stanów Zjednoczonych. Czy pańskim zdaniem nawiązanie współpracy i odwrócenie sytuacji pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi to jest efekt działalności parapaństwa ISIS? No pośrednio w jakimś sensie tak. Aczkolwiek w przypadku Iranu i tej ciągnące się już od schyłku lat 70. tak zwanej rewolucji islamskiej, można było tego oczekiwać, aczkolwiek na pewno sprawa państwa islamskiego, znaczy działalności tej struktury jakiś wpływ miała, ponieważ no, jak zresztą we wszelkich, powiedzmy, takich konfliktowych sytuacjach, przeciwnik mojego przeciwnika jest, no powiedzmy, partnerem dla mnie, więc tu Iran kilka razy już odgrywał taką niejednoznaczną rolę, powiedzmy, w amerykańskiej polityce wobec tego regionu od czasów właśnie obalenia monarchii w 1979 roku, proamerykańskiej monarchii. Siergiej Ławrow dzisiaj, cytują to media, użył takiego sformułowania, no tak, skoro z Iranem nie ma już problemu, to wasza tarcza antyrakietowa w Europie do niczego nie jest już potrzebna. Na razie komentarzy nie ma, ale mamy ciąg dalszy tego, co wynika z zakończonej zimnej wojny. W 1961 roku doszło do inwazji w Zatoce Świń, nieudanej, zorganizowanej przez Stany Zjednoczone. W wyniku tego eskalacja konfliktu pomiędzy Stanami a Kubą, a tak naprawdę pomiędzy Stanami a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, to wówczas zerwano stosunki dyplomatyczne. Z jakiego powodu Amerykanie i rząd w Hawanie zdecydowały się powrócić do tych bliskich relacji pomiędzy partnerami? No, wydarzenia, o których pan redaktor mówił, miały miejsce ponad pół wieku temu, kiedy to rzeczywiście na początku
1961 roku, a więc kilka miesięcy przed inwazją w Zatoce Świń, Stany Zjednoczone zerwały stosunki z Republiką Kuby. Wszystko to działo się w realiach zimnej wojny. Kuba zaczęła być widziana z amerykańskiej perspektywy jako przyczółek bloku sowieckiego na półkuli zachodniej. W międzyczasie, no cóż, zimna wojna została oficjalnie zakończona. Kuba na pewno przestała być przyczółkiem wpływu Związku Sowieckiego, czy też Rosji. Czy też Rosji, która po prostu no nie ma dość zasobów wszelkiego rodzaju, żeby dalej traktować Kubę jako wsparcie. To zresztą już w schyłkowym okresie istnienia Związku Sowieckiego zostało wyraźnie powiedziane w Moskwie. I wszyscy właściwie oczekują jakichś zasadniczych zmian, które na Kubie mają się dokonać. No, w sferze symbolicznej to jest kwestia, jak długo żył będzie Fidel Castro. Czy tak długo, jak żyć będzie Fidel Castro, tak długo Kuba nie dokona zmiany, powiedzmy, podobnej do zmiany, którą widzieliśmy w wielu państwach Europy Wschodniej, w tym również w Polsce, kiedy komunizm albo przepoczwarzył się, albo przerodził się w jakąś inną formę. W Chinach to wyglądało inaczej, inaczej wyglądało w państwach Europy Środkowej, inaczej w Korei Północnej, no i zupełnie inaczej na Kubie. Znaczy, myślę, że proces zmian ulegnie wtedy bardzo dużemu przyspieszeniu i biorąc pod uwagę sprawność tego systemu, który tam funkcjonuje, będzie to raczej to, co pan redaktor nazwał przepoczwarzaniem systemu, niż jakiś gwałtowny przewrót. Ale Fidel Castro jest postacią tak charyzmatyczną i tak ważną dla Kubańczyków, szczególnie tych mieszkających na Kubie, że wszyscy chyba instynktownie jak gdyby czekają, aż skończy się jego epoka. Powiedział pan o Kubańczykach mieszkających na Kubie, a co z Kubańczykami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych? O ile w latach 60. czy 70. było to politycznie bardzo jednolite środowisko emigrantów, prawicowych albo lewicowych, ale wrogo nastawionych, zresztą z uzasadnieniem, do rządów Fidela Castro, to dzisiaj to jest już kolejna generacja tych, którzy mieszkając w Stanach Zjednoczonych uważają się za Kubańczyków, są Kubańczykami w tym sensie etnicznym i w kwestii właśnie w ogóle nawiązania jakichkolwiek kontaktów z Kubą przez Stany Zjednoczone, aż do oficjalnego wznowienia stosunków dyplomatycznych, jest to społeczeństwo, ta społeczność kubańska jest dość mocno podzielona. Jaka jest geneza tego podziału? Czy to chodzi o to, że Fidel Castro traktowany jest jako całe to dziedzictwo Fidela Castro i kubańskiego komunizmu traktowane jest z przymrużeniem oka jako coś, co w istocie nie było wcale takie złe? No bo zastanawiam się, jak to rozumieć. To jest w końcu reżim, nawet jeśli już trochę zestarzał się, jak i sam Fidel Castro, to jednak jest to reżim, który mordował ludzi, jednak jest to reżim, który robił wszystko to, co robiły państwa totalitarne. Jak najbardziej. Jest to reżim totalitarny i część tych amerykańskich Kubańczyków tak do tego podchodzi. Jest to po prostu ten sam ustrój. Dopóki on się nie zmieni, nie należy normalizować stosunków. No ale są inni, czy to urodzeni pokolenia albo dwa pokolenia później, czy to mający już amerykańską perspektywę patrzenia na cały świat i powiedzmy po doświadczeniach zmian w bloku komunistycznych przekonani, że no, warto się dogadać z jakąś częścią tego aparatu rządzącego. Interesy rządzą relacjami pomiędzy państwami. Jaki ma interes rząd Stanów Zjednoczonych w nawiązaniu ponownym tych stosunków i czy to chodzi tylko i wyłącznie o Kubę? Znaczy wznowienie stosunków dyplomatycznych z Kubą jest o tyle wygodne z punktu widzenia obecnej administracji, że polityka izolacji Kuby, ignorowania istnienia tego rządu i tego systemu, no w sumie uważana jest dość powszechnie za mało skuteczną.
a nawet coraz mniej skuteczną i tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w większości krajów Ameryki Łacińskiej, duża część opinii publicznej, ta powiedzmy lewicująca łagodnie albo ostro, no już przez pokolenia krytykuje i atakuje kolejne administracje Stanów Zjednoczonych właśnie za to izolowanie i ignorowanie, więc no będzie to, jest to krok, który dowodzi, że myślenie polityczne w administracji nie skostniało. Ośrodek analityczny Stratfor pisze o tym, że otwarcie tego dialogu z Kubą, podniesienie go na wyższy poziom, to jest również otwarcie do amerykańskich interesów w Kolumbii, gdzie FARC no, było przez lata finansowane, miało zaplecze w komunistycznej Kubie, a Kolumbia jest stolicą światową handlu narkotykami, co dla Stanów Zjednoczonych jest istotnym problemem, czy też interesem bezpieczeństwa. Z drugiej strony Wenezuela, która też z przyczyn tych komunistycznych jest takim państwem, w które Stany Zjednoczone chciałoby zwiększyć swoje wpływy. Na ile ta gra jest pańskim zdaniem faktycznie oparta również o te dwa aspekty? Znaczy jest to, występuje to na pewno jakiś związek i właśnie normalizacja stosunków z Kubą będzie przedstawiana na pewno jako koronny dowód na to, iż polityką Stanów Zjednoczonych nie rządzą już obsesje epoki zimnowojennej, że jesteśmy w stanie dogadać się również z lewicowymi reżimami, że no, ci, którzy mają poglądy lewicowe, nie są skazani jak gdyby na antyamerykańskość. I to na pewno się opłaci politycznie na dłuższą metę. Czy uda się w związku z tym rozwiązać problem światowego dystrybutora kokainy, jakim jest Kolumbia? Czy też czy uda się przejąć w jakiś sposób kontrolę albo robić interesy z Wenezuelą, z jej zasobami węglowodorów? Cóż, czas pokaże. Ambasady otwarte. Oficjalnie podniesiony zostanie sztandar z gwiazdami i paskami dopiero po wizycie Johna Kerry'ego na Kubie, ale stosunki już zostały nawiązane. Doktor Zbigniew Kwiecień, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. To będą dwa sztandary. Kubański to też pasy, gwiazdy i te same kolory. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Telewizja Republika, Wolne Głosy. Za chwilę u nas w studio Marek Jurek, a w połączeniu przez komunikator Skype Jan Rulewski, senator Platformy Obywatelskiej.